Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej. Witam naszego gościa, panią Agatę Wojtyszek, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie panią dr Jolantę Figiel, współwłaściciela niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Nasze Zdrowie w Zawichoście. Witam serdecznie pana Jarosława Siemieńca, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście. Witam panią Edytę Rębiś, przewodniczącą Rady Miejskiej oraz pana Pawła Bednarskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej konferencji są inwestycje realizowane w mieście i gminie Zawichost, finansowane ze środków rządowych i wsparte przez panią poseł Agatę Wojtyszek. Będę prosiła o zabranie głosu w pierwszej kolejności naszego gościa, panią poseł, następnie panią dr Jolantę Figiel, pana prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej i panią Edytę Rębiś, przewodniczącą Rady Miejskiej. Natomiast w drugiej części konferencji zachęcam Państwa do zadawania pytań. Bardzo dziękuję i pani poseł, zapraszam. Szanowni Państwo, ja chcę bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować za współpracę zarówno z panią burmistrz, jak i z panią przewodniczącą, która rozpoczęła się w roku 2018, kiedy wygrały panie wybory samorządowe. Wtedy tak naprawdę po raz pierwszy jako wojewoda świętokrzyski w taki kompleksowy sposób usłyszałam o tym, że gmina Zawichost ma wielkie plany, że potrzebuje wsparcia rządowego zarówno w infrastrukturze drogowej, jak i w innych inwestycjach, o których między innymi dziś będziemy rozmawiać. I cieszę się, że już tak naprawdę w 2019 roku udało się pozyskać środki z rezerwy państwa, którą dysponuje minister spraw wewnętrznych i administracji, to jest rezerwa numer 4, na tak zwane drogi powodziowe. Wtedy ponad 1 250 000 za taką kwotę 1 250 000 gmina zrealizowała zadania drogowe, uzyskując 80% dofinansowania z budżetu państwa. To były drogi w Linowie Kolonii, w Linowie Góry, Linów Honorów, Linów Pasy, Podszyn, Piotrowice i tak piękna droga jak ulica Głęboka w samym Zawichoście. W kolejnym roku środki finansowe pozyskane z tej samej rezerwy pozwoliły na wybudowanie drogi, remont drogi w miejscowości Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański, to 2 km i również 80% wsparcia. To jest droga powiatowa, ale gmina, zarówno pani przewodnicząca, jak i pani burmistrz wielokrotnie zwracały mi uwagę, jak ważna to jest droga i również gmina partycypowała w tych 10% kosztów tej inwestycji. Bardzo cieszę się, że również w Zawichost przystąpił do realizacji zadania skierowanego do seniorów. Dla 30 seniorów zostały wybudowane zarówno klub, jak i dom seniora w miejscowościach Linów i Piotrowice. To bardzo ważne miejsca, o które jako wojewoda świętokrzyski bardzo zabiegałam i teraz też za każdym razem, przy każdym spotkaniu zachęcam zarówno włodarzy naszych gmin, jak i radnych do tego, aby po takie środki sięgać. Nie tak dawno odbyłam spotkanie z inicjatywy radnych Sandomierza, którzy również taki dom seniora chcą mieć wybudowany i rząd Prawa i Sprawiedliwości takie środki posiada. Oczywiście wniosek musi wychodzić z gminy, dlatego tutaj ta współpraca jest bardzo ważna i istotna. I cieszę się, że również z tamtego miejsca słyszę pozytywne informacje, że zainteresowanie burmistrza tym tematem jest. Tu, szanowni Państwo, oprócz troski o seniorów, jest również troska o małe dzieci, o dzieci do lat 3. Państwo przygotowali żłobek, klub dziecięcy Kraina Maluszka,
pozyskując środki finansowe na ten cel również z rządu. Jak ważny to jest temat, mogliśmy słyszeć w minioną sobotę, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński prezentowali Nowy Ład i wskazywali, że ten program nie tylko będzie kontynuowany, ale będzie nawet zmieniony pod hasłem żłobek w każdej gminie. To pokazuje, jak ważny to jest temat i temat, który jest nieodłączny z naszą troską o dużą liczbę dzieci w rodzinie, bo chcemy wzrostu na urodzeń w naszych rodzinach, żeby to mogło mieć miejsce. Musimy zadbać o to, aby rodzice mieli gdzie dzieciaki zostawiać. I dlatego cieszę się, że taki klub dziecięcy jest również w Zawichoście. Szanowni Państwo, ale gmina Zawichost dba nie tylko o drogi, nie tylko o właśnie starsze pokolenie, czy też tych najmłodszych, ale dba o to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. I kiedy usłyszałam o tym, że brakuje sieci kanalizacyjno-wodociągowej, oczywiście tutaj również podjęłam działania i dzięki mojej dobrej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan prezes Ryszard Gliwiński przygotował taki projekt, program dla gmin poza aglomeracjami, z którego skorzystała również gmina Zawichost. Łącząc te środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ze środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego, może przygotować wielkie zadanie dotyczące budowy stacji ujęcia wody w Dziurowie i całej kanalizacji, dzięki czemu wiele miejscowości, tak naprawdę 10 z 14 sołectw, będzie mogło korzystać. Dziś, Szanowni Państwo, no można powiedzieć, że to jest podstawa dobrego życia, dobrego mieszkania. Dlatego cieszę się, że ten projekt jest realizowany i że dziś będziemy mogli też zobaczyć, jak te prace tam w Dziurowie wyglądają. Cieszę się również, że mogłam wspierać tutaj gminę Zawichost w pozyskiwaniu środków dla szkół i to zarówno w programie Posiłek w Domu i Szkole, to program, dzięki któremu dwie szkoły zostały doposażone w sprzęty na stołówkach szkolnych. To jest dokładnie Zawichost i pani burmistrz, zapomniałam, druga Czyżów szkoła Szlachecki. I Czyżów Szlachecki. To są dwie szkoły, które dzięki temu programowi doposażyły się i mogą być przygotowywane tam posiłki w komfortowych warunkach, a więc jest to zysk dla uczniów, ale również dla personelu, który ten posiłek przygotowuje. Tu nadmienię, że konkurencja jest naprawdę bardzo duża. W bieżącym roku szkolnym również jeszcze ten program jest przed rozstrzygnięciem, ale rozmawiam z panem kuratorem oświaty na bieżąco i wiem, że zainteresowanie jest ogromne, a więc pokazuje to braki w naszych szkołach w tym zakresie i troskę o to, aby właśnie taki świeży posiłek był przygotowywany w szkole. Tu gratuluję pani burmistrz, pani przewodniczącej, że ten element już macie panie za sobą. Ale dla mnie też bardzo ważnym projektem, który mogłam tutaj zrealizować, to są laptopy dla dzieciaków. W czasie pandemii jest to bardzo istotny element, który pozwolił na to, że dzieci mogły dzięki urządzeniom pozyskanym przez szkołę, przez gminę, realizować te zadania we właściwy sposób. 95 tysięcy złotych to jest kwota, która została przeznaczona na zakup laptopów właśnie w tym zakresie. Cieszę się bardzo, że również Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nie pominął na mapie tego rządowego funduszu znalazł się również Zawichost. Oprócz tego podstawowego rozdania, gdzie wszystkie gminy otrzymały środki finansowe, w drugim rozdaniu i w trzecim gmina Zawichost jest beneficjentem. Mnie tak naprawdę obydwa wnioski bardzo cieszą, ale ten remont ośrodka zdrowia, który miałam okazję też widzieć jako wojewoda świętokrzyski, kiedy byłam tutaj promując programy rządowe
500+ na kolejne dziecko, czy podatek dla młodych do 26, właściwie bez podatku dla młodych do 26 roku życia. Widziałam osobiście ten ośrodek zdrowia i nie miałam wątpliwości, że ten projekt należy wspierać i że należy pomóc gminie, aby doprowadzić budynek do stanu, na jaki zasługują mieszkańcy w XXI wieku. Dziś miałam okazję już zobaczyć te trwające prace i cieszę się, że kwota, która została na ten cel przeznaczona, to jest 800 tysięcy złotych, jest we właściwy sposób wykorzystywana i nie tylko usługi lecznicze, ale również rehabilitacyjne będą mogły być po tym remoncie wykonywane dla mieszkańców Zawichostu. To wszystko jest, ten rządowy fundusz służy właśnie mieszkańcom. I myślę, że też należy tutaj podkreślić, że również w sobotę usłyszeliśmy, że ten rządowy fundusz inwestycji lokalnych, który w tym roku miał miejsce, w ubiegłym roku, będzie zamieniony na już taki stały fundusz wsparcia samorządów. To jest też chyba dobra informacja dla samorządów, bo zawsze brakuje czy to wkładów własnych, czy projektów, dzięki którym można realizować zadania dla dobra mieszkańców. I ostatnia inwestycja, którą też dzisiaj miałam okazję zobaczyć, to piękna, zabytkowa strażnica, gdzie też środki zarówno z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak i z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliły na wykonanie tak pięknego budynku, i który będzie tętnił życiem, ale też będzie pokazywał te walory historyczne, te walory, na które tutaj to piękne miasteczko zasługuje. Dokładając do tego wszystkiego, Szanowni Państwo, moje zaangażowanie w pozyskiwanie środków dla Kościoła Świętej Trójcy w Zawichoście, no myślę, że mogę być zadowolona z tego, że naprawdę dużo w Zawichoście się dzieje. I chcę bardzo serdecznie pogratulować zarówno pani burmistrz, jak i pani przewodniczącej, na pani ręce, całej Radzie, tej otwartości. A tak naprawdę podziękować i pogratulować należy wszystkim mieszkańcom, bo to wszystko dla nich, to wszystko po to, aby im się lepiej żyło. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moja obecność na sesji Rady to nie tylko podsumowanie, ale również wsłuchiwanie się w kolejne potrzeby gminy, bo aby móc pomagać samorządowi, no trzeba wiedzieć, jakie są potrzeby i w odpowiednim czasie zareagować. Dlatego też już dziś miałam okazję usłyszeć o pewnych potrzebach. Myślę, że za chwilę będę miała okazję usłyszeć jeszcze więcej tych potrzeb. Mogę tylko żałować, że tak ważna droga, ulica Szkolna, nie znalazła się na liście wojewody do realizacji, bo to miejsce, które wymaga również remontu po to, aby, jak sama też nazwa wskazuje, ulica Szkolna w okolicach szkoły, aby bezpiecznie dzieci mogły korzystać z niej. Mam nadzieję, że w przyszłości remont tej drogi również będzie wykonany. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pani poseł. Proszę o zabranie głosu panią dr Jolantę Fidel. Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Pani burmistrz poprosiła mnie o to, abym kilka zdań powiedziała na temat miejsca, w którym pracujemy i w którym wykonujemy działalność. Działalność medyczną jako zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę wykonujemy w budynku gminy i wynajmujemy pomieszczenia od 80. lat. Od 80. lat ten budynek nigdy nie był remontowany. Abyśmy mogli taką działalność tam prowadzić we własnym zakresie, z własnych pieniędzy, przystosowaliśmy część pomieszczeń. Wygospodarowaliśmy fundusze, które dostajemy z Narodowego Wydziału, Narodowego Funduszu Zdrowia na to, aby taką działalność można było tam prowadzić, abyśmy mogli leczyć ludzi z naszej gminy. W innym przypadku niestety fundusz nie podpisałby z nami umowy i takiej działalności nie prowadzilibyśmy na terenie naszej gminy. Te fundusze były oczywiście ograniczone, więc to tylko częściowo ten remont został przeprowadzony.
kilkanaście lat temu, więc to w tej chwili wszystko też podlega jakby dewastacji i należy po prostu dalej to jakby remontować. Dlatego bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że jeżeli część pomieszczeń zostanie wyremontowana, zostanie przystosowana do tych wymogów unijnych, do wymogów sanitarnych, do wymogów, które stawia przed nami Narodowy Fundusz Zdrowia, no, poprawi się na pewno nasza praca, praca wszystkich pracowników służby zdrowia, poprawi się również ruch chorych, poprawią się ciągi komunikacyjne. I myślę, że będzie to zarówno dla nas, jak i dla wszystkich mieszkańców gminy sprawa no, bardzo istotna. Dlatego, że wizerunek ośrodka zdrowia to w tym momencie, kiedy wykonujemy szczepienia, jest taką sprawą bardzo istotną, ponieważ przyjeżdżają do nas pacjenci z odległych miejscowości, 100-150 kilometrów, są to miejscowości Radom, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec i ten wizerunek, który oni zostawiają po prostu na przyszłość, no niestety no nie jest taki idealny, jakbyśmy my chcieli, żeby był. W opłakanym stanie jest również sieć wodno-kanalizacyjna, która nie była remontowana od 80-tych lat. Rury stare, zardzewiałe, cieknące, od czasu do czasu powódź, kaloryfery, z których leje się woda i zalewa podłogi. Wszystko to również wymaga wymiany. Rozumiem, że w ramach tego całkowitego remontu istnieje możliwość wymiany takiej sieci kanalizacyjnej, wodnej czy elektrycznej. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, która no, jest taką bolączką naszą. Przystosowanie łazienek na terenie przychodni dla osób niepełnosprawnych, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, osób, które się poruszają na wózku. Tylko częściowo zostały wykonane te prace, ale no niestety to wymaga całkowitych przeróbek. Podobnie jak drzwi wewnętrzne, które niestety nie mieszczą tych wózków. Pacjenci nie są w stanie przejechać z jednego pomieszczenia do drugiego, ponieważ no, drzwi są za wąskie. I dlatego no, bardzo dziękujemy Państwu za to, że pomieszczenia, w których pracujemy, będą wyremontowane i mam nadzieję, że będzie to służyło nie tylko pracownikom służby zdrowia, ale wszystkim pacjentom, nam wszystkim i ten wizerunek nasz tej przychodni, która jest ciągle kulejąca, jeśli chodzi o te remonty, no, znacznie się poprawi. Także bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo pani doktor. Poproszę o zabranie głosu pana Jarosława Siemińca, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście. Dziękuję pani burmistrz za zaproszenie. Na wstępie chciałem bardzo podziękować pani burmistrz, pani poseł, pani przewodniczącej, całej radzie za wsparcie pieniężne, remont całej strażnicy. To jest budynek zabytkowy, ponad stuletni, który nie był remontowany ponad 50 lat. Nie mieliśmy ogrzewania, wentylacji, wody, sanitariatów. Na dzień dzisiejszy to wszystko jest już zrobione. Mamy nowy dach, wentylację, ogrzewanie, wodę. Kosztowało to dużo pieniędzy, zabiegów pani burmistrz. Dziękujemy. Nie ukrywam, że potrzeby są jeszcze. Jeszcze sprzęt się starzeje, wchodzą nowe nowości. Prosiłbym panią burmistrz czy panią poseł o jeszcze jak największe wsparcie i pamiętanie o Zawichoście, żebyśmy nie zostawali w tyle. No to co jeszcze? I budynek zyskał nową świetność. Myślę, że działalność będziemy poszerzać. Będziemy organizować tam różne lokalne imprezy. Jako strażacy nie mieliśmy do tej pory na to miejsca, nie mieliśmy gdzie zrobić zebrań, nie mieliśmy gdzie się spotykać. Teraz już dzięki pani burmistrz to mamy. No dziękuję bardzo i liczę na większą jeszcze pomoc. Dziękuję bardzo.
Poproszę o zabranie głosu panią Edytę Rębiś, przewodniczącą Rady Miejskiej. Jest mi ogromnie miło w dniu dzisiejszym w imieniu Rady Miejskiej w Zawichoście powitać panią poseł Rzeczpospolitej Polskiej Agatę Wojtyszek w gminie Zawichost. Nie jest to pierwsza wizyta pani poseł, kiedyś w roli pani wojewody świętokrzyskiego, dzisiaj w roli posła Rzeczpospolitej. Pragnę podkreślić, że współpraca między gminą Zawichost, samorządem, a panią poseł od 2018 roku jest wzorową współpracą, na dowód czego pani poseł przedstawiła w swojej wypowiedzi liczne inwestycje, które zostały zrealizowane. W dniu dzisiejszym odbyłyśmy wizytę w wyremontowanej strażnicy, w ośrodku zdrowia w trakcie remontu. Będziemy jeszcze chciały się udać na miejsce inwestycji w Dziurowie, gdzie budowane jest ujęcie wody. Pragnę podkreślić, że inwestycje, które są realizowane i wspierane przez panią poseł, są niezbędne, są pilne i sprawią, że poziom życia mieszkańców znacznie się polepszy. Z tego miejsca pragnę złożyć serdeczne podziękowania. Życzę sobie i państwu, aby ta współpraca przebiegała nadal w takim zakresie. Pragnę też mieszkańców miasta i gminy Zawichost upewnić, że współpraca z panią poseł, która jest przedstawicielem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, będzie owocna i że pamiętacie i będziecie pamiętać o mieszkańcach miasta i gminy Zawichost w dalszym ciągu. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam na obrady, na sesję i wspólną dyskusję z radnymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony mediów? Jakie jeszcze są potrzeby? Potrzeby w Zawichoście są jeszcze bardzo duże. Największe w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, zarówno w samym mieście Zawichost, a zwłaszcza na terenach wiejskich, gdyż niestety jest jeszcze bardzo wiele miejsc, bardzo wiele dróg, przy których mieszkają mieszkańcy, a nie są to drogi asfaltowe, bitumiczne, więc z jednej strony istnieje duża potrzeba budowy nowych odcinków dróg, a z drugiej strony remont tych istniejących, które również są w złym stanie. Powiedziałabym, że jest to najpilniejsza potrzeba inwestycyjna miasta i gminy Zawichost. Zaplanowane zostały także kolejne prace z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ponieważ budowę nowej stacji ujęcia wody w Dziurowie oraz budowę nowych odcinków wodociągów i kanalizacji traktujemy tylko jako pierwszy etap. Planowana jest wymiana wodociągów w Zawichoście, ponieważ w mieście wodociągi są najstarsze z lat 60. i są w najgorszym stanie technicznym, oraz budowa nowych wodociągów na terenach wiejskich i na obrzeżach miasta, ponieważ Zawichost się rozrasta, rozbudowuje się i istnieją nowe potrzeby w tym zakresie, zarówno podłączenia do wodociągów, jak i do kanalizacji. Czyli te najbardziej elementarne inwestycje, które zaspokajają najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców, uważamy tutaj razem z Radą, że są teraz najbardziej potrzebne. Oprócz tego oczywiście różne inwestycje w infrastrukturę społeczną, ale to już się dzieje. Mamy, tak jak już wspominała pani poseł, klub Maluszka, które to było takie wyjście w stronę młodych osób, rodziców pracujących, tak żeby mogli zostawić swoje dzieci pod fachową opieką. Tych dzieci w klubie jest coraz więcej. Z drugiej strony doposażanie tej infrastruktury szkolnej, budowa nowego boiska, które jest zaplanowane w Czyżowie Szlacheckim, tak żeby dzieci w tych dwóch szkołach miały jednakowe warunki do nauki, do uprawiania sportu.
A potem również poprzez działania na rzecz seniorów, tutaj też wiele już się dzieje, bo powstały placówki w ramach programu rządowego Senior Plus, ale też niebawem zacznie funkcjonować placówka finansowana ze środków Unii Europejskiej, w której znajdą opiekę osoby starsze, ale już mniej aktywne, które wymagają pomocy w samodzielnej egzystencji. No i przede wszystkim po konsultacjach społecznych działania na rzecz osób młodych, dlatego że uważam, że to jest taka biała plama i zbyt jeszcze mało tych działań jest na rzecz właśnie młodzieży i osób młodych. I jeszcze tak korzystając z okazji, chciałabym również bardzo serdecznie podziękować pani poseł Agacie Wojtyszek za dzisiejszą obecność, za to, że jest z nami od 2018 roku, za to, że tak wiele dzięki wsparciu pani poseł w Zawichości się zadziało. Te wszystkie inwestycje, których nie będę już tutaj wymieniać, ale o których mówiła pani poseł początkowo jako pani wojewoda nas wspierała, teraz jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I chciałabym jeszcze serdecznie podziękować pani poseł za czas poświęcany naszej gminie, za nasze długie, merytoryczne rozmowy, za wrażliwość społeczną i za zaangażowanie w pracach na rzecz naszej gminy. Bo to nie są tylko tak zwane inwestycje twarde, ale też pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych. A teraz pani poseł bardzo wspiera nas i nasz wniosek o zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zawichostu i o duże inwestycje, które były planowane w zakresie tutaj modernizacji wałów na terenie naszego miasta i gminy. I za to pani poseł bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców, w imieniu samorządu i w imieniu swoim własnym. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze mam. Tak. Jaki jest przewidywany termin zakończenia remontu przychodni i uruchomienia Termin zakończenia remontu przychodni planowany jest na połowę września tego roku. Nie wiem, czy ten termin zostanie dotrzymany, ponieważ w trakcie remontu okazało się, że istnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, jak choćby wymiana instalacji centralnego ogrzewania, która pierwotnie w projekcie z 2017 roku nie została zaplanowana, a jest ona konieczna, więc być może, że te prace wydłużą się w czasie. Natomiast uruchomienie rehabilitacji to już będzie zależało od podmiotu medycznego, który tą rehabilitację będzie prowadził. Obecnie jest kilka zainteresowanych takich podmiotów, więc przeprowadzimy przetarg na wynajem pomieszczeń pod zakład rehabilitacyjny. Natomiast sama rehabilitacja będzie już prowadzona przez podmiot medyczny. Serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo przedstawicielom mediów za przybycie na dzisiejszą konferencję. Dziękuję.